ogniu posól nas, ogniu rozpal nas, ogniu umocni nas, ogniu roześlij nas. Ogniu posól nas, ogniu rozpal nas, ogniu mocni nas, ogniu roześlij nas. Ogniu posól nas, ogniu rozpal nas, ogniu mocni nas, ogniu roześlij nas. Pismo Święte poucza. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od ducha, do ducha też się stosujmy. Dzisiejsze słowo na szósty dzień nowenny wyraźnie mówi nam o owocu, o owocach. Trudno sobie wyobrazić, że drzewo zepsute wyda dobry owoc. I odwrotnie, trudno sobie wyobrazić, że owoc zepsuty wyrośnie z dobrego drzewa. Pierwszym owocem, jak dzisiaj słyszymy, jest miłość. Miłość w tym kontekście fragmentu listu świętego Pawła, myślę też, którą trzeba traktować jako miłość do samego siebie. Ale tutaj trzeba bardzo uważać, bo zarówno dbaj o siebie, jak i nie dbaj o siebie wcale, może się okazać pokusą, bo możemy właśnie albo wystawić na szwank nasze zdrowie i życie, nie dbając o siebie wcale, albo możemy w tej dbałości przesadzić, idąc w zupełny egoizm. W Księdze Powtórzonego Prawa słyszymy przykazanie miłości. Słuchaj, Izraelu, Pan jest jeden. Będziesz miłował Boga z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich swoich sił. Znamy to przysłowie, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystkie inne rzeczy są na właściwym miejscu. Jeśli miłość do Boga jest pierwsza, jeżeli ona jest rzeczywiście taką, jak o niej mówi to przykazanie, całym sercem, całą duszą, wtedy możemy być spokojni o miłość bliźniego i miłość do samych siebie. One wtedy nie przekroczą właściwej im miary. Ale to ta miłość jest tym właśnie, co duchowe, a co zaczyna przemieniać wszystko to, co cielesne. Módlmy się. Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według Ducha i cieszyli się Jego owocami. Amen. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie, to jest dosyć trudne słowo, nasz kanał. Podpiszcie się pod naszym kanałem przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku i najlepiej jeszcze dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o kolejnych materiałach, które dla Was przygotowujemy.